Skarżewy mają duże szanse, by stać się ważnym punktem na turystycznej mapie województwa pomorskiego. Zanim to się jednak stanie, konieczna jest sprawna rewitalizacja zabytków. Skarżewy mają olbrzymi potencjał historyczny. Musimy go wykorzystać, bo to jest kwestia naszej odpowiedzialności, ale również troska o to, żeby Skarżewy zarabiały pieniądze na turystyce. Dlatego już dzisiaj rozpoczęliśmy proces rewitalizacji zabytków. Jesteśmy w trakcie prac związanych z budową zewnętrznego płaszcza ochronnego na baszcie Skazańców. Oprócz tego przystępujemy do modernizacji elewacji naszego zamku Joannitów. Zrewitalizujemy rynek, plac zamkowy, mury miejskie oraz ulicę z Duńską i ulicę Świętego Jana. Te wszystkie projekty są bardzo skomplikowane, dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z władzami samorządowymi. Jestem pod dużym wrażeniem aktywności pana burmistrza, który ma bardzo ciekawe i szerokie plany dotyczące rewitalizacji Skarżew. Ja chcę być częstym gościem w Skarżewach, bo uważam, że to miasto się bardzo, bardzo dobrze rozwija. Skarżewy mają olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o zabytki. Uważam, że powinna się tutaj rozwijać turystyka kulturowa. I dostrzegły to też władze miasta. Stworzyły program rewitalizacji murów miejskich. Mają przepiękne Błonia, gdzie można stworzyć projekty rekonstrukcji historycznych. Teren wokół muru i centrum mają olbrzymi potencjał do zagospodarowania. Już niedługo na naszych oczach Skarżewy zmienią się nie do poznania. Polecamy również zobaczyć unikaty z Kociewia w Gdańsku oraz pierwszy powiatowy przegląd Gwary Kociewskiej w Skarżewach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.